Siemaneczko widzowie, dzisiaj na celowniku Briar w lesie, czyli poradnik z Ligi Legend, nowa seria i myślę, że przyda się takie szczegółowe omówienie, umiejętności, kombosy, co robić, czego nie robić na podstawie mojej gierki, także bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. A dzisiaj sobie omówimy tego potwora, Briar, Halloween się zbliża, tutaj mamy runy, zaraz zaczniemy gierkę. Będzie omówienie mojej gry z kilku dni temu. I mały taki poradnik. Myślę, warto sobie tak oglądać swoje gry. Coache to zawsze polecają. A pokazanie wam mojej gry i z omówieniem myślę też może pomóc. To taki pierwszy odcinek z serii lolowej. Zobaczymy jak się przyjmie. Bo też lubię klikać. Grałem z 5 razy tak długo jak w TFT. Tyle czasu, także... Myślę, że coś nam umie, przynajmniej teoretycznie. Z praktyką gorzej. Palce już nie te. O. No tak, to są takie podstawowe runy. Przerost gramy na pewno. Szkolenie także. No i Conqueror myślę na tej postaci jest obowiązkowy, bo tak szybko go nabija, że to jest... nieprawdopodobne. Triumfik, legenda żywości, żeby szybciej atakować. No i ostateczny cios, żeby w dobiciu jeszcze się uleczyć i lecieć dalej. Gra już się ładuje. To prawdopodobnie wytnę. Ale tak, od początku już, od samego ekranu logowania patrzymy na oponentów. Tutaj profesor się ładuje, ale to jest mniej istotne. Po prostu obczajamy bardziej, jeśli chodzi o postacie. Lilia, matchup Jaxa, dość prosty matchup. Nie dość, że Jax jest słaby w early game i Lilia mu łatwo ucieknie, zwłaszcza wystakowana, to jeszcze jego A jest useless. Ona nie bije z autoataku. Także topa możemy gankować i myślę, że to jest łatwy gank, także... Bo ma ładnego slowa. Wtedy możemy sobie naszego stuna zarzucić, oboje mamy ogromne obrażenia. Lucian Yumi, beznadziejne połączenie. Tam nie chcemy być, no ale wiadomo, na botlane zawsze warto badać. Twitch Pyke, również słabe obrażenie. Najlepiej byłoby Twitch Yumi na Luciana Pyke'a. To by już takie high elo kompy, a nie tutaj... randomowe. Pozycję late game'owego supporta pod early mid game'owego AD carry i na odwrót. No, Jaycik w Sylasa i z Aurelion w lesie, no to tak presji nie będzie od tego. A Jace w Sylasa, no to też chcemy wpadać jak najczęściej. Sylas w late game jest bestią, także skupiamy się na topie i midzie. No, jak już wiemy, gdzie chcemy lecieć, puffing oczywiście w przeciwną stronę. Czyli lecimy od dołu do góry. Myślałem, że sobie przyspieszę tę grę. Przyspieszona. Już nawet bez patrzenia. Idę tam. Gdzie, że to też wytnę. W sumie nie. To jest trik z Wardem. Recallujemy, rzucamy warda i bierzemy soczewkę. To zawsze dużo daje. Na wizję mamy już od początku i możemy z soczewką gankować. No i tak jak mówiłem, idziemy na reda. I robimy... Najczęściej robimy full cleara, Briar. I tutaj jest pasywka. Stakuje się do 9 staków i każdy stak jakby wywołuje krwawienie i nas leczy. Daje nam dodatkowe wrażenia, że... Zajebista pasywka. Taka, lubię takie właśnie pasywki, na które nie musimy zwracać uwagi, a dużo dają. O, i już kajtujemy do dołu i tutaj możemy sobie wskoczyć od razu z W. Bo W używamy jako dasha. Często na gankach robimy W i od razu Q i wtedy tam anulujemy nawet to W. Z E. Żeby tylko narzucić tego stuna i jak najszybciej się dostać do kampu. No tutaj E. Krwawy szał. Jak widzicie, do ściany, jak wyładujemy do końca, zmniejsza obrażenia na nas nałożone i wtedy się leczymy. Jeszcze jakby stakujemy E do końca, dlatego staramy się to do końca i w ścianę wbić przeciwnika. Jak widzicie, w ścianę. I wtedy od razu W. Bo jak widzicie, używamy W, wtedy nam szybko autoatakuje obszarowo, czyli ten na kurczaki jest nawet dobre i leczy nas każdy autoatak. I na końcu trzeba pamiętać, żeby użyć W, bo on sama nie użyje tego, żeby jeszcze ugryźć. Raz używamy,
i na końcu drugi raz, żeby ugryźć od procentowego HP, czyli zawsze na końcu. Jest dobre do dobijania. A kół to taki typowy doskok ze stunem. Autoclick, czyli bardzo łatwy. Taka postać idealna do one-trickowania. Tak, no i co? Myślę, że pierwszy gang. Jak będzie opcja? Jest opcja. A, i jeszcze jedno. Dzięki wszystkim za nowe subskrypcje. Super, motywuje. No, i lecimy dalej. Raksik bez wizji oczywiście wchodzi do przodu. Typowy top laner. Tutaj E, żeby sobie przerwać W, bo to jest bardzo ważne. Bo lecimy za przeciwnikiem do wieży, więc jak nie mamy E, to z W musimy bardzo uważać. Odpalimy sobie i nie mamy jak anulować naszego szału. Lecimy wtedy bezpowrotnie. O, no i tutaj jeszcze można chase'ować tego Jaxa. Myślę, że może nas rozwali. Baron nam się odpalił. I double. To łatwo zresztą. No, Briar ma taki power spike na samym początku. A Jax nie ma, więc nie wiem, co on sobie myślał. Ale myślał coś tam. Dzieje. Się wywalił, że nie będzie za łatwo. Myślimy nad zakupem i patrzymy, czy mają dużo mele, czy range'ów. Czy właśnie mają mobilne postacie, żeby Guard Breaker nam się przydał, łamacz falangi, czy właśnie bardziej taki heal i dużo w zwarciu będziemy walczyć z jakimiś wizerami. I myślę, że zdecyduje się na healing, bo mają Jace'a nam idzie też. Ale nie jestem pewien, bo postacie są mobilne, ale zaraz zobaczymy. Obie opcje tutaj są, myślę, bardzo dobre. Jaki też będę miał gameplan. No i widzicie, znowu kampy od dołu. Mógłbym już lecieć na bota, gankować, ale widzicie, wszystkie moje kampy stoją. Także tylko zerkam, co tam na bocie się dzieje i jak się dużo dzieje, no to wtedy dowracam. No i zmieniłem. Na topie i tak już nie zgankuję, bo Lilia totalnie wygrywa, więc żeby chociaż tam pomóc coś. O, jakie lowy to... Widzicie, to jest dobra decyzja. Dzięki tej decyzji... No. Znaczy, no... I tak Sylas by może miał, prawdopodobnie. Ale nie przewidzisz tego, że... Twój midlaner ma ręce i mózg. Że... Tutaj... Dobrze, że tam byliśmy. Jeszcze takie typowe combo. Takie podstawowe bardzo. Czyli odpalacie W, żeby doskoczyć do przeciwnika, wtedy od razu Q i E. Bo może o tym nie wspomniałem, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, co się robi Briar. Czy doskakujesz z W, później jeszcze raz doskakujesz z Q. Ale też zależy, jak zachodzicie od tyłu, no to wtedy robicie W, a Q dopiero jak wam ktoś ucieknie. A to tak jak większością junglerów, że drugi gap closer trzymacie, jak ktoś może uciec. Ale tak to no to W i Q, wtedy tak z automatu przeciwnik nie może się ruszyć. A jak to jest jakiś tank, no to jeszcze E kastujecie, jak nie ma dasha. Żeby jak jest zestunowany, to wtedy rzucacie E w ścianę. No i to jest takie idealne combo na Briar. W, Q, E. No a z R-ką to podobnie. Nie używacie drugi raz szału na RC, czyli RK, wtedy stun, E, wtedy W, jak ktoś wam ucieknie z dashem. Bo W, mało osób z tego korzysta bardzo. To jest dash też, dlatego ono ma taki niski win rate. Bo mogłaby mieć dużo większy, ale mało kto umie tym grać, że używacie W jako dasha. Nie bójcie się tego szału, bo możecie go anulować z E, czyli tak W dash, Q i wtedy E. Nawet bez autoatakowania, bo najważniejsze, co robicie na takim typowym ganku, to jest nałożenie stuna. A sojusznik dorzuci resztę. No i od razu smog wzięty. Jeszcze midlane. Wykorzystana ereczka. To jest prawie, że na całą mapę. Można powiedzieć, na 2/3 mapy. Rzucacie taką strzałę jak Ezreal, Draven, coś takiego. I jak traficie, to wam od razu z automatu leci. Nie możecie nawet tego anulować. Wtedy znów jesteście w szale, także odpalacie R-kę, macie szał, kończy wam się szał, odpalacie W, macie kolejny szał. Postać po prostu dla... wariatów i psychopatów. No i wracamy do naszego planu. Wtedy myślimy o gankowaniu topa lub mida, albo ewentualny teraz już Herald. Jest taki super przyjemny clear, ona nawet nie ma many. Kosztem jej umiejętności jest procentowe aktualne życie. Chcę pamiętać. Czyli, że im mniej HP ma, tym jest potężniejsza. No tak. Ale Warwick jest jednym z jej najgorszych matchupów.
Najgorszy jest Ramus. Warto zapamiętać. Takie postacie, które właśnie przerywają jej to autoatakowanie. O, tutaj jeszcze mamy asystę, sobie zgadnęliśmy w razie czego. Jakby uciekł ten Jaxik, coś tak czułem, że ucieknie. I od razu się bierzemy za zabijanie, no co będzie. No, Aurelion miał jakiś plan, ale nasz sojusznik czuwa. No i tutaj do końca tego towera na 100% nie weźmiemy, więc postaramy się pogridować na Plate'a i zagrać wokół Heralda. Przynajmniej teraz tak bym zrobił. Skoro zabiliśmy junglera, to już na pewno nie przyjdzie, bo też zrobił Fulfira, także już na dolny las. O! Jeszcze żuk. Trzeba zobaczyć, co tam dzieje się na midzie. Jednak nie, Glaner zniknął. W takim razie Herald był zbyt ryski. No i znów całe życie, widzicie, jak się fajnie leczy z tej pasywki i z W. Aurelion zrobił coś innego. Że grają Primate. Poszedł sobie na topa. Randomowo. Ale dzięki temu my mamy presję na dole, możemy zrobić, czyli crossmapa tak zwanego. O, areczka nie trafiona. To były jeszcze moje pierwsze gry z nią, także nie wiedziałem, że ona tak wolno leci. Później już to się wytajmuje, dlatego mówię. Idealna postać dla Mantriku, bo ma takie nietypowe mechaniki. Zwłaszcza ten tryb berserkera. No i kolejne plejty. Stajemy się naprawdę bogaci. 4-0. Rzadko są takie gry, ale w normalnych grach też jest mocna. Ale naprawdę bardzo odstaje, jak jest do tyłu. To jest taka postać, która musi być w miarę do przodu, albo chociaż na równo, jak Assassini. Straciliśmy wszystkie gap closery, więc musieliśmy użyć flesza. Się udało. No 4K golda, tego nie róbcie. Trzeba wrócić przynajmniej z dwoma. Jeszcze szukam zabawy. Testuję limit. Aurelion jest bardzo słaby w lesie. Czy warto to karać. No ale to był błąd. Pewno błąd, że tam poszedłem. Ja zabiłem Aureliona i no, zabiliśmy jeszcze Pajka, ale stali grubego shutdowna za mnie. 600 golda. I Guardbreaker. Mają Jaxa, który odskoczy. Jace'a, który się przyspieszy. Twitcha, który chce właśnie uciec, zniknąć. Pajka, który sobie odskoczy. A Guardbreaker temu to powie. Tak samo Aurelionowi. Nie da odlecieć. O, i tu już możemy planować. Warto obczajać mapę za każdym razem, żeby tą R-kę użyć. Czyli musimy cały czas obserwować mapę. Tak samo jakbyśmy, nie wiem, grali TF-em, czy jakąkolwiek jednostką z obszarowym ultem. I w tle te przyjemne teksty Briar. Smok. I od razu triple gank na bota. Nawet z toplanerem. To już jest taka gra, jak jest typowa dominacja na każdej linii, że no to wszyscy są wszędzie. Tutaj było źle zagrane. Bardzo źle, widzicie. Tutaj można pokazać słabość Briar. Nie możesz zaczynać i wbiegać pierwszy, by trzech, czterech. No bo złaszotują cię po prostu. Musisz wyczuć dobry moment, jak oni dostaną stuna, albo właśnie dobrą ofiarę, a nie takie coś, jak ktoś jest oddzielony. No a w tym czasie Jax zrobił dobrą robotę na topie przeciwniku. Dwa towery wziął. Ja już tutaj się z nim mierzę. Prawda tak. Nie, tu była za duża przewaga golda. Normalnie tak nie powinno się robić, no też na Jaxa. Ale no to wiecie, trzeba zawsze sobie patrzeć. Ile wy macie golda? Jakie przeciwnik ma itemy? No i Herald. Wreszcie. Powinniśmy grać pod topa i mida bardziej, a tam nawet towery nie padły.
tego Herolda wziąć już dawno. A, to jest taki mój najczęstszy błąd, że jak jestem mega nafidowany, to staram się każdą linię poniańczyć trochę. O, i widzicie tutaj E, żeby sobie przerwać. Jeszcze z R-ki niego strzelić. Ale myślę, że nie ma sensu. On już wie, że umrze. Właśnie. E, żeby zredukować damage. I zniwelować stuny. Także to jest bardzo mocna umiejętność. Ogólnie umiejętności są wszystkie przepotężne. Uwielbiam tą postać i myślę, że będę... Stanę się one trickiem i będę na zmianę z Fiddlem czasem grywał. O, tutaj już szukam areczki. Gdzie by była jakaś, żeby łapać pojedynczą, samotną ofiarę. Widzicie, ja teraz już nie gram soczewki, tylko jak biłem 9 level, to sobie... to oko bieskie biorę, żeby... wyhaczyć ofiarę, jak nie mam wizji na niej. Żeby strzelić sobie łatwo zerki. No, tutaj była pana. Niestety nie ma resetów jak Lex, ale to już by było turbo broken, bo resety by ci dawały kolejny szał, czyli byś mógł być w szale i zdobyć pętę bardzo łatwo. Tyk. Doskakujemy, E, potem mu, już jak później clearujemy. Guardbreakera można używać, bo cooldown 10 sekund. To już obserwujemy. No, Aurelion się za bardzo wysunął. Widzicie, niby wygrywamy, ale na mapie jest bardzo równo. Jesteśmy do tyłu. Miałem topa otworzonego. Że tier 2 i tier 1 wzięty. Tutaj nasi się zapodziali. Ale nie widzicie, musicie bardzo uważać z tymi erkami, ale... Tutaj to była taka gra naprawdę pod testowanie limitu. Znów. Leciałem sam w trzech, tutaj czwarty doszedł i... Zależono 1 za 1. 2 za 2 wyszło z tego, a byłoby 1 za 0 przeciwniku. Się opłaciło, ale no... z 9-3 statystyki. No i teraz jest midgame, także już... towery opadły, już bardziej się grupujemy. Tower na topie też ładnie wzięty. Na midzie też tier. Mapę sobie powoli otwieramy. Dobra. Ej. Coś. Dobrze. Musiało się coś zdarzyć. No i tak. I idziemy w dolny las, bo tam już smok wstaje powoli. A barona jeszcze... Myślę, nie ma sensu forsować, bo już takiej przewagi nie mamy. No, ale przeciwnicy mają prajo, są dużo szybciej. Zobaczymy, jak to się zakończy. Raczej bym oddał, że tutaj jeszcze ktoś przyjdzie, no. Czy nasz botlane wpada. Chyba gra pod limity, także może będę próbował ukraść. O, właśnie. Myślę, że to wyjdzie. Bo, widzicie, reszta grupy odeszła, a... Aurelion nie ma szans, że mną na smajty. I tu jeszcze ładnie Jaycee haczony. Czyli... bardzo wykorzystane umiejętności Briar, ta mobilność. To jest coś po prostu niesamowitego. Możesz zrobić ganka na midzie i później zerkować na bota na przykład. Tak jak tutaj. Skoczyć sobie, ukraść, pogonić Aureliona i drugą część teamfightu. Briar lubi tak jak Assassini, że jak walki są, nie wiem, podzielone na dwie grupki albo na trzy grupki, albo jak, nie wiem, walczy czterech, a tam jest piąty gdzieś tam daleko. Wtedy ono zabija tego piątego. Nie lubię takich typowych teamfightów, gdzie nie, są Sejuani, Zaki, Ceceki. Ale nie jest tak źle jak inni Assassini, bo ma właśnie to swoje E. Żeby zniwelować te obrażenia, też jakiegoś stuna nałożyć. Też tutaj ładny stun. Ona ma wszystko. Tam jest bardzo uniwersalna. Sibyl Champion, o. Jaycee się zapodział. Mam nadzieję, że zostanie ukarany. No, zostanie. Ale... nie wiem, czemu założyłem, że we dwójkę rozwalimy piątkę, ale było blisko. Takie obrażenie, że zostały nałożone na obydwu oponentów.
czok. Tutaj coś. Z tego odchodzę chyba, bo ten odcinek robię w śpiechu przed pracą. Także w czasach śmierci pewnie zajmowałem się resztą spraw. No dobra, jaki teraz jest plan? Widzicie, tylko Baron stoi. Zresztą Toplaner jest na bocie, czyli robi właśnie dobrą robotę. Mało Toplanerów to robi. Ma TPK, więc może grać crossmapa do Barona. Czyli on jest na bocie, a my sobie robimy na przeciwnej stronie mapy. Jak potrzebujemy jego wsparcia, to on do nas teleportuje. To jest takie granie, że on zabiera przeciwników, czyli robi nam przewagę liczebną. Najlepsze, co można zrobić na topie. No i tutaj ładnie zabezpieczamy Barona za darmo. Dzięki temu, że Lilia tam robiła zamieszanie. Czyli tutaj ona nam wykierowała zagranie. No i ja tymi. Warto bardzo dużo pingować w grę. Teraz mógłbym recallnąć, ale nasi sojusznicy nie recallują. I to jest właśnie złe, ale musicie się dopasowywać do sojuszników. Czyli jak oni zrobią błąd, no to nie możecie recallnąć i dać im umrzeć. Musicie zrobić jakąś presję na mapie. Jakby oni teraz umarli, to ja przynajmniej dopuszuję tego topa. Może jakiegoś towera wezmę. I jestem w odległości niedalekiej, żeby zerkować. Zawsze. To jest to, że jak gracie w lesie Briar, to możecie też zmienić się w rolę split pushera. Czyli, że nie dość, że wyłapujecie, to się tutaj na split pushy sobie fajnie radzi. Najlepiej jak na topie macie jakiegoś kloca, który nie lubi split pushować, żebyście wy mogli robić. No, ewentualnie na trzy fronty. Widzicie. No i taka giereczka. Także dzięki za oglądanie.